10 i 11 maja odbyły się konkursy na dyrektorów przedszkoli miejskich. W przypadku placówek numer 1, 3 i 7 nie zaszły żadne zmiany na stanowiskach, a to za sprawą braku kandydatów. Do konkursów przedszkolu numer 4 na osiedlu Pimeckiego stanęły dwie kandydatki. Obecna dyrektor Kazimiera Woźniak, która pełni to stanowisko już od 15 lat oraz niezwiązana jeszcze z łukowskim szkolnictwem Anna Frank. W tym przypadku komisja zadecydowała o zmianie obecnej dyrektorki. Nastąpiło rozstrzygnięcie w drodze konkursu, i dyrektorem od 1 września będzie pani Anna Frank, która zdobyła więcej przychylnych głosów w ocenie, w ocenie komisji konkursowej. Skąd taka zmiana, skąd w ogóle potrzeba takiej zmiany? Poprzednia dyrektor była już 15 lat. My tu absolutnie nie mówimy o potrzebie zmiany. Tylko konkurs ma to do siebie, że na przykład 5 lat temu pamiętam w przedszkolu numer jeden integracyjnym była cztery kandydatki, z czego jedna nie przeszła oceny formalnej, więc trzy kolejne przeszły, przeszły do postępowania już przed komisją konkursową. Każdy ma prawo, każdy, kto spełnia kryteria, ma prawo przystąpić do konkursu i tak się zadziwia w przypadku przedszkola numer 2 i przedszkola numer 4, więc jest to, jest to oczywiście coś, co się zadziało zgodnie zgodnie z prawem. To komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne i w przedszkolu numer 4 pani Anna Frank zdobyła po prostu więcej głosów. Natomiast tak postanowiła komisja konkursowa, ja nie zamierzam kwestionować. W wyniku postępowania. Ciekawie zakończyło się głosowanie odnośnie przedszkola nr 2 przy ulicy Piłsudskiego, które to zakończyło się remisem. Obecna dyrektor Jolanta Sosnowska oraz Ewa Siedlecka uzyskały tyle samo głosów członków komisji. Teraz decyzję o wyborze kandydatki ma podjąć burmistrz Dariusz Szuszek przedszkolu numer dwa konkurs jest jeszcze nierozstrzygnięty, ponieważ w wyniku postępowania konkursowego wynik był remisowy. 6 głosów za, sześć głosów, sześć głosów za drugą kandydatką, bo tutaj nie możemy mówić o, o głosach przeciwnych, bo one tak się rozłożyły. I teraz mam trzy wyjścia. Oczywiście wszystkie zgodne z prawem. Albo ogłosić kolejny konkurs, Albo wybrać jakiegoś kandydata, przy czym to, to nie, musi, nie musi być żadna z osób biorących udział w konkursie, ale nie biorę tej opcji pod uwagę. Mogę też oczywiście wybrać jedną z dwóch osób, które przystąpiły do konkursu, ale tutaj muszę zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i organu nadzoru, czyli lubelskiego kuratora, Oświaty I skorzystam z tej opcji. Zdecyduję się powierzyć jednej z pań funkcję dyrektora na kolejnych pięć lat. Oczywiście dokonam niezbędnych, niezbędnych formalności, która to z pań będzie jeszcze nie zdecydowałem. Znam opinię Rady Pedagogicznej i nie spodziewam się, aby Rada Pedagogiczna opowiedziała się za inną kandydatką niż, niż dotychczasowa, chociażby z tego powodu, że, że kontrkandydatki. Nikt nie zna, ponieważ pani pracowała długie lata w Warszawie. Przy czym, przy czym jedna pani i druga, które przystąpiły do konkursów, to są łukowianki. To nie jest tak, że, że te panie gdzieś tam wzięły się nie wiadomo, nie wiadomo skąd. To są obydwie panie łukowianki, które pewnie dalsze swoje plany zawodowe chcą związać z Łukowem. Kiedy możemy spodziewać się jakiejś decyzji? Wkrótce. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu podejmę, podejmę decyzję. Oczywiście, jak podejmę decyzję, zwrócę się do Rady Pedagogicznej i to już będzie rozstrzygnięcie.